Cześć, tu Paweł Albrecht, jestem dzisiaj z Kubą. Cześć, witam Cię, witam wszystkich. Ludzie tracą zaufanie do lekarzy, bo oni leczą bardzo często objawowo, nie zajmują się nami kompleksowo. Przychodzimy na wizytę z jakimś tematem, dostajemy jakąś odpowiedź, często w postaci recepty i na, czym, na tym nasza pomoc się kończy, tak? Możemy być wysłani gdzieś dalej. E ty z racji tego, że jesteś dietetykiem, masz mnóstwo osób, które do ciebie przychodzą z różnymi problemami, i gdzieś dosiekasz tego głównego problemu, który jest tak jak u mnie. Trafiliśmy na to, że u mnie była nietolerancja histaminy, chociaż myślałem, że to była laktoza i gluten, i to mi pomogło. No to widzisz u swoich pacjentów mnóstwo sygnałów ostrzegawczych. Czy możesz powiedzieć o, o takich przypadkach najczęściej występujących takich sygnałach ostrzegawczych, gdzie ciało daje nam znać, że coś jest nie tak? Wiesz co, tak naprawdę są to na tyle niespecyficzne objawy, że one w przypadku każdego z nas mogą być nieco inne. Ale gdyby wziąć taki wspólny mianownik i powiedzieć, co najczęściej męczy ludzi, to jest to na pewno ich kłopot z wysypianiem się. Bardzo często mówimy, że słuchaj, śpię 7 godzin, 10 godzin, 12, jak jest weekend i mimo wszystko budzę się dalej niewyspany, jestem wiecznie zmęczony. No to to sugeruje, że jest bardzo często albo kłopot z tarczycą, albo z nadarczami, albo może być tutaj nawet anemia. Bo w momencie, gdy mówimy o tym, że nasze krwinki czerwone są niedoborowe, a one przenoszą tlen i dwutlenek węgla, no to jak ten mózg, organizm jest saturacja generalnie nam spada, no to wtedy ciężko, żebyśmy byli wulkanem tryskającej energii. Ponadto są to kwestie dotykające także tarczycy. Wiele osób ma niedoborową dietę. Jest mało miedzi, mało cynku, mało selenu, mało witamin grupy B i w takich warunkach nasza tarczyca słabo funkcjonuje. Także, warto to wspomnieć, w warunkach przewykłych stanów zapalnych obejmujących jelito. Dlatego często mówi się, że podstawowym protokołem, czy to w chorobie Hashimoto, czy w niedoczynności tarczycy, jest dieta pozbawiona produktów mlecznych, pozbawiona pszenicy i przede wszystkim produktów przetworzonych, a więc tych wszystkich fast foodów, czy też słodyczy, produktów półcukierniczych i tak dalej. Często też pacjenci, jak to do dietetyka, zgłaszają się z dolegliwościami dotykającymi układu pokarmowego. Czyli to jest właśnie albo zgaga i refluks. I tutaj znowu byli u, le u lekarza, a lekarz powiedział no, y, tam jest po prostu prazol, omeprazol, po prostu IPP. Inhibitory pompy protonowej do wdrożenia. I teraz dla mnie krytycznie ważną sytuacją jest to, żeby popatrzeć na ulotkę tego leku i zobaczyć, że tam zalecenie dotyczące stosowania go obejmuje kilka tygodni. A bardzo często... Ludzie suplementują to miesiącami albo ostatnio, nawet sobie screen zrzuciłem, żeby mieć po prostu na przyszły post facet po 23 latach przyjmowania IPP. Także to jest masakra. I żeby było ciekawiej, lekarze często nie widzą problemu, czyli zamiast dociekać właśnie jakby co jest nie tak z tym żołądkiem, dlaczego jest ta zgaga refluks, dlaczego ten przełyk jest cały popalony, skąd wynikają te nadżerki na błonie śluzowej żołądka, czy dwunastnicy, czemu cofa się żółć do żołądka, to są wszystko tematy dotyczące niestety w dużej części roboty dietetycznej. I tutaj ponownie trzeba by tylko tego pacjenta pokierować, czyli z mojej perspektywy objawowo, panie pacjencie, to podziałamy tu i tu. Z tym i tym, ale proszę zmienić swoje nawyki żywieniowe. Tu ja panu nie pomogę, bo nie jestem specjalistą. Proszę iść do dobrego dietetyka klinicznego. Tyle. 10 sekund gadki. Natomiast. Mamy też taki problem, że niestety nie każdy dietetyk po studiach jest super. Ja to nawet się śmieję, że czasami lepiej, żeby ktoś był takim zajawkowiczem i fanem tego zdrowego stylu życia i żywienia przez powiedzmy 5 lat, żeby ktoś przeczytał 15 książek, uczestniczył w czterech szkoleniach, i to jest lepszy specjalista niż ktoś, kto ma dyplom uczelni po trzech czy 5 latach edukacji. Więc to też nie jest tak, że jak ktoś ma dyplom i legitymuje się jako specjalista po studiach, to jakby sam wiem bo jestem po studiach, więc sam wiem jak mało uczelnia daje w tym zakresie. Jeżeli sami nie będziemy pracowali nad tym, nie będziemy się dokształcać, nie będziemy łączyć tych kropek, no to będzie naprawdę bardzo słabo. W każdym razie, no myślę, że takie tematy właśnie dotyczące ogólnego wyczerpania słabej jakości snu, problemów żołądkowo-jelitowych to jest to i jeszcze chyba stan skóry, bo myślę, że z tym też pacjenci mają często kłopot, więc mówimy tutaj albo o trądziku i to dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn i nie, nie nastolatków, bo często myślimy tu no burza hormonów, jakby kogoś wysypało w pryszne, Spoko, ale często są to osoby 30, 40 czy 50 letnie i dalej ten kłopot trądziku u nich występuje. Więc tutaj też mówimy o takich kotwicach, jak ja to mówię. Czyli co muszę pacjenta wypytać w tym wywiadzie żywieniowym, ale także jego higienie życia czyli co on takiego robi? Pomiędzy tym żywieniem, pomiędzy swoim treningiem, czy też e, e, czy po prostu żywieniem, aby można było zdiagnozować istotę problemu. Bo u kobiet bardzo często jest to przewaga estrogenowa, która doprowadza do bolesnego i obfitego okresu, ale także w przewadze, e, powiedzmy, kilkunastu miesięcy, kilku lat do endometriozy, czyli do tych mięśniaków macicy. Tak samo bardzo dużym kłopotem jest zespół policystycznych jajników, czyli PCOS, a więc jednostka, w której kobieta nie miesiączkuje regularnie, a do tego ma insulinoporność, tyje, mówi, że nie może schudnąć, no i przy okazji, dam w wieku 25-30 lat pewnie obudzi się, że chciałaby mieć dziecko i nagle, o, przez lata przyjmowania metforminy i dufastonu, czyli po prostu progesteronu z zewnątrz, nie jest w stanie zajść w ciążę. I tutaj mówimy o obniżonej płodności, albo o niepłodności, czym my także się zajmujemy w naszej poradni. Yy, więc to są takie tematy właśnie skórne, które też mogą być związane chociażby z atopią, czyli mamy taki aspekt trochę alergiczny, a trochę związany z naszą ciągłością bariery jelita cienkiego i alergiami IgA i IgG zależnymi, czyli takimi, które my nabywamy w ciągu życia w związku właśnie z tym rozstrzelnieniem, o którym mówiliśmy wcześniej a propos tematów właśnie z laktozą i glutenem, gdzie mówiliśmy o rozstrzelnieniu bariery jelita. Także jest dużo tych rzeczy i trzeba po prostu być dobrym w przeplatankę. Trzeba umieć to wszystko łączyć, ale na to potrzebny jest czas, bo ty jako mój pacjent też wiesz, że to nie jest tak, że my przyjmujemy przez drzwi obrotowe, wchodzisz i dzień dobry, bo ja podjęty. Tylko jest kwestia wysłania wywiadu do wypełnienia, jest kwestia zrobienia badań, potem my to wszystko trawimy, potem dopiero umawiamy się na to spotkanie, a po spotkaniu wysyłamy to wszystko mailem. Także to jest ten czas, którego jakby tutaj systemowo lekarz NFZ-owski nie ma prawa mieć, bo jest 5-10 minut na pacjenta. No dokładnie, ja, ja bardzo... Nasza przygoda od kiedy ja na ciebie trafiłem do momentu, kiedy ja zacząłem to stosować, no to, 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 to nie były 2-3 dni, nie? To, to, to trochę trwało. E, więc podsumujmy sobie tą pierwszą rzecz, którą powiedziałeś, czyli ludzie zgłaszają się do ciebie, bo mają problemy e, z... Ze... Zmęczeniem, ze snem, z poziomem energii, z jelitami, z tą zgagą, z tym refluksem, problemy skórne. Też pewnie mnóstwo osób ma jakieś nerwobóle w sercu, gdzieś tam takie rzeczy też pewnie się pojawiają. No i to są takie rzeczy, które dotkną prędzej czy później części z nas, przynajmniej te, te problemy jelitowe w późniejszym wieku. Więc. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o takim przeglądzie naszego zdrowia. Czyli jak mam samochód, to jeżdżę z nim na przegląd raz na jakiś czas, w zależności od tego, z jakiego jest rocznika. No i tak samo jest w przypadku naszego organizmu. Jakie są badania, które Ty zlecasz swoim pacjentom, bez których nie zaczynasz rozmowy? Jeszcze zanim ci odpowiem na to pytanie, to powiem też, że u nas w polskiej mentalności bardzo często jest tak, że jak chodzisz się badać raz na pół roku czy raz na rok, to ty jesteś jakimś świrem, masz hipochondrię, wymyślasz sobie jednostki chorobowe, albo jesteś jakimś gogusiem. To oczywiście, zwłaszcza w momencie, gdy chodzi o facetów, bo panowie często udają, że są nieśmiertelni, i potem jest akcja ups, jakby nie rozchodziłeś tego, nie przeszło, jest już to na znacznie gorszym poziomie, niż, to, niż by to było. I ja też rozumiem, że czasami to wynika z tej niechęci do lekarza, bo lekarzowi też o tym narzekałeś, a powiedział, a no co pan chce, pan jest po 40 i tak dalej gwarancja się skończyła, więc tak pół żartem, pół serio, niestety podejrzewam, że teraz spora część naszych widzów kiwa głowami i mówi, że no właśnie dokładnie u mnie tak się stało, aż sam sobie czegoś nie zdiagnozowałem, bo jakby czy to Google, czy czy GPT i tak dalej, czy nawet znajomi, bo mm, taką paradoksalną sytuacją jest chyba to, że skoro byśmy powiedzieli do kogo iść z jakimiś wynikami badań, żeby nam zerknął, czy to jest dobre, czy niedobre, to raczej możemy zapomnieć o tym, że robi to lekarz na NFZ, bo tam, dopóki nie ma takiej, wiesz, czerwonej flagi typu CRP50, 100, że jest naprawdę solidny stan zapalny, który wymaga hospitalizacji, bo jest to albo jakaś potężna infekcja, albo jakieś pozostałe kłopoty zdrowotne, to jakby oleją się ciepłym moczem i po prostu idź sobie do domu. To jest niestety kłopot i dlatego wielu pacjentów traci to zaufanie, bo widzi, że te flagi w górę i w dół po prostu na całej morfologii, na tych badaniach tarczycowych są, więc no na ich oko, będąc lajkami, coś jest nie tak, ale lekarz powiedział: Wszystko fajnie, będzie pani żyła. Do Dopóki pani nie umrze, no to to powoduje, że ten pacjent nie czuje się zaopiekowany, nie czuje się dobrze e, tutaj obsłużony i on po prostu kombinuje dalej. E, natomiast, jeżeli chodzi o te badania, które warto byłoby zerknąć, to chyba takim podstawowym badaniem, które jest za kilka złotych niezależnie od tego w jakim jesteśmy mieście to jest morfologia z rozmazem to jest badanie, które można by określić tak wiele za tak niewiele jak to się mówi krew nie kłamie bardzo wiele tych podstawowych niedoborów, podstawowych kłopotów zdrowotnych jest właśnie widocznych w tym badaniu morfologicznym krwi czyli tam mamy tak zwany obraz czerwonokrwinkowy czyli od erytrocytów bądź RBC red blood cells do aż MCV i MCHC, czyli mamy tak mamy retrocyty, mamy potem hemoglobinę czyli zawartość tego barwnika, który przynosi tlen i dwutlenek węgla w naszym organizmie, czyli dba o wymianę gazową, mamy potem hematokryt, czyli jakby gęstość krwi obudowaną właśnie krwi, krwinkami czerwonymi, bo krwinki czerwone są jedynym elementem morfologii, który jest liczony w milionach. Mamy te powiedzmy 5-6 milionów erytrocytów, potem mamy kilkaset tysięcy płytek krwi i mamy kilka tysięcy krwinek białych, tak? czyli leukocytów. No więc ten obraz czerwono-krwinkowy pokazuje nam generalnie to, jaką my mamy wydolność jako sportowiec, ja też pracując w dużej mierze ze sportowcami, ale nie tylko właśnie dbam o ich wydolność e, poprzez to, że dbam o całościowy moment ich wytwarzania. Czyli nie tylko to, czy mamy witaminy grupy B, czy mamy żelazo, cynk, czy witaminę C podaną jako żywienie czy suplement diety, ale także też to jak funkcjonuje żołądek, bo to jest też bardzo ważny aspekt i zaraz właśnie w anemii do, do tego przejdziemy, albo też wchłanianie na poziomie jelita cienkiego i wykorzystanie tego żelaza, w czym też mogą nam pomóc pewne szczepy probiotyczne, jak właśnie LP299V, który też już w kilku odcinkach nam się pojawił, więc jeżeli jesteście świeżi na kanale, to myślę, że tutaj fajnie byłoby zwiedzić te wszystkie Wszystkie filmy z Pawłem. Yy, I teraz tak. Generalnie obraz czerwonych krwinek pokazuje nam albo wydolność sportowców, albo to, czy my jesteśmy w stanie pójść w jakąś anemię. Czyli stan, w którym my jesteśmy bladzi jak ściana. Bardzo często po wejściu na pierwsze czy na drugie piętro klatką schodową mamy mroczki przed oczami, kręci nam się w głowie. Bardzo często ziewamy i ogólnie mówimy, że Boże, spraw, aby mi się chciało, tak jak mi się nie chce. Więc to jest bardzo często aspekt wychodzący z anemii. I to znowu w badaniu morfologicznym, które kosztuje 10-15 zł, znajdziesz sobie takie nieprawidłowości, już będziesz wiedział, co ci dolega, no i potem jest kwestia dalsza, co z tym zrobić. Natomiast w badaniu morfologicznym mamy też te krwinki białe i płytki krwi. Płytki krwi bardzo często są spójne z erytrocytami, czyli jeżeli masz anemię, to nie zdziwię się, jeżeli te krwinki, jeżeli te płytki krwi także są obniżone. Głównie z tego powodu, że płytki krwi mają nam robić strupy. Generalnie to jest taka struktura, która ma pozwolić nam się nie wykrwawić, czyli jeżeli mamy rozcięcie, to po prostu czynniki krzepnięcia będą współpracowały właśnie z tymi płytkami krwi, tamujemy ten krwotok i jest wszystko w porządku. Natomiast mamy też białe krwinki, które z wierzchu przynajmniej pokazują nam, jak bazuje u nas ten układ odpornościowy. Więc mamy je od 4 do 10 tysięcy średnio, ale tutaj znowu to jest tylko zakres referencyjny. Natomiast bardzo często porusza się tak zwane hasło zakresów funkcjonalnych, czyli ile to powinno wyglądać w tym zakresie od lewej do prawej, żebyś był zdrowy. Więc referencyjny zakres mamy od 4 do 10 tysięcy, ale zakres funkcjonalny od 5 do 6,5 tysięcy. Tak? i wtedy, wtedy wiemy, że jest z nami wszystko w porządku. Jeżeli jest mniej, typu na przykład 4,2, 4,3, 3,9, czy już poniżej tego zakresu referencyjnego, to mamy tak zwaną leukopenię, czyli nasz układ odpornościowy leży i kwiczy i może być to spowodowane albo długotrwałą chorobą autoimmunologiczną i naprawdę nie brakuje pacjentów, pacjentek, którzy przyszli do mnie w wieku 35 lat i on mówi, o ma pani Hashimoto oni boże od kiedy? Ja tak patrzę na te wyniki, patrzę potem na przeciwciała, no od jakichś 10-15 lat. Także to jest smutne, że naprawdę ten człowiek przez lata też potrafi być na tyle krnąbrny, jeżeli chodzi o swój styl życia, że stwierdzi nie, no jakby tutaj pewnie przesilenie jesienne, przesilenie zimowe, potem urodziło się dziecko, no to wiadomo, człowiek niewyspany, potem dostęp awans, potem stres, i tak z roku na rok znajdujesz jakąś wymówkę kolejną, nie? że po prostu masz kijowo, bo jesteś po 30, bo się gwarancja skończyła, bo to, bo tamto, bo stres. Także chciałbym, żebyśmy też wyciągnęli takie informacje, że należy działać bardzo szybko. Jeżeli jesteście zmęczeni i tak robicie sobie rachunek sumienia i generalnie nie wychodzi to z waszego stylu życia, to zróbmy te badania, bo na pewno coś tam się wykrzaczyło. Albo to mogą być nadercza, to może być tarczyca, to to może być stan, zapalny, morfologia, anemią i tak dalej, tak dalej. Czyli to, to badanie krwi to podstawowe to jest pierwsza rzecz, ale no jeszcze do tego badania krwi można dorzucić kilka rzeczy, które gdzieś tam u mnie były pomocne. E, po pierwsze, testosteron. Ja ci pytałem o poziom testosteronu, jaki był, powinien być prawidłowy. Zrobiłem nie to badanie, co trzeba. To powiedz, który ten testosteron trzeba, jeżeli ktoś chce zbadać poziom testosteronu, to jak się dokładnie to badanie? Jasne. Zbiera? Ale chciałbym jeszcze tylko wrócić na chwilę do tej morfologii, bo powiedzieliśmy sobie o niskich krwinkach, a może ktoś jest zainteresowany, bo ma 8, 9, 12 czy 15 tysięcy tych leukocytów. Więc tutaj mówimy z kolei o leukocytozie, a więc stanie, gdy nasz układ odpornościowy jest nadmiernie pobudzony. I teraz to jest absolutna norma, że jeżeli kichając, pychając z gilem po prostu po brodę. Przy idziesz na badanie morfologiczne, to oczywiście, że tych białych krwinek masz więcej, no bo masz infekcję. Jakby do czego nikt nie musicie specjalnie jakby nakłaniać z wyjaśnieniem, bo sam widzisz po sobie, że coś cię złapało, jakiś wirus, bakteria i wiemy co się dzieje. Ale jeżeli czujesz się wyśmienicie, znaczy może nie do końca wyśmienicie, ale na pewno nie masz grypy, nie masz przeziębienia, nie masz żadnych infekcji bakteryjnych yy, i widzisz u siebie te białe krwinki na poziomie 8, 10 czy 12 tysięcy, to znaczy, że coś tutaj jest na rzeczy. I tutaj bym bardziej szukał choroby autoimmunologicznej. chyba, że wróciłeś właśnie z wakacji w Meksyku, gdzie Paliłeś się na raka, to wtedy też masz prawo mieć takie wysokie, białe krwinki. Ale w innym przypadku. Będzie to oznaczało, że jesteś prawdopodobnie na początku w takiej zaostrzonej fazie choroby autoimmunologicznej, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, choroba sztyla, e, Hashimoto, czy atopowe zapalenie skóry i tak dalej. Więc to jest ważne. A teraz wracając do e, tego testosteronu, to faktycznie wyróżniamy takie dwie formy. Po pierwsze jest to, jest to testosteron całkowity, a po drugie jest to testosteron w formie wolnej. I teraz, żeby to porównać, to chyba najfajniej jest to zobrazować na pensji netto kontra brutto. Nie? No, padło nawet takie hasło kiedyś, widziałem, że podawanie pensji brutto to jak podawanie długości. Członka wraz z kęgosłupem. <laughs> Także takie dosyć obrazowe. Natomiast faktycznie tak jest, że my mamy pewną pulę pensji, ale wiemy, że na to idzie wszystko na ZUS i tak dalej, na jakieś tam pozostałe podatki i tak dalej, i zostaje nam zdecydowanie mniej. Dokładnie tak samo jest z testosteronem. Czasami jest tak, że mamy kogoś, kto w tym zakresie od 280 do 800, bo taki najczęściej zakres jest podawany na testosteron całkowity, ktoś ma. 600, czyli taki nie najgorszy byśmy powiedzieli, no jednak jest to powiedzmy tak przesunięty zakres w prawą stronę, ale facet mówi, że mimo wszystko nie ma porannej erekcji, bardzo często ma osłabione libido, e, posiłowni gorzej się regeneruje, no generalnie jakby to samo poczucie jest takie średnie. E, I potem ktoś mu mówi o czymś takim jak właśnie testosteron w formie wolnej. I on patrzy, zrobił sobie badanie, skala jest od 1 do 29, a on ma 3. No to widzimy, że tego testosteronu wolnego ma bardzo mało. Teraz, co to jest testosteron wolny? To jest ta struktura, którą można by nazwać kluczem do zamka. Czyli ty możesz prowadzić firmę, właśnie, a propos tego netto, brutto i tak dalej. Możesz prowadzić firmę, która ma 2 miliony obrotu rocznie, i tak ktoś z zewnątrz, ktoś nie firmę, nie wie czym są koszty i tak dalej, powie o, ale bogol, 2 miliony w ciągu roku, wow, no to on prawie 200 tysięcy wyciąga miesięcznie, a to jeden dziad, nie? A potem jak popatrzymy na to jaka jest rentowność Twojej firmy, czyli ile Ty musisz jakby zatrudnić osób, ile na przykład w kupnie produktu, materiału, ile Ty tracisz, e, jaka jest zyskowność tego wszystkiego, no to potem okaże się, że z tego zostało na przykład 10%. Czyli z 2 milionów de facto zostało Ci na czysto 200 tysięcy. No i tak jakby kwota godna pozazdroszczenia. Natomiast jak rozłożymy te 200 tysięcy na dwa miesięcy w skali roku, to się okazuje, że tam powiedzmy niecałe dwie dychy miesięcznie masz. No to dwie dychy kontra 200 tysięcy jest różnica. A teraz wyobraźmy sobie, że ktoś prowadzi firmę, która ma milion obrotu, czyli o połowę mniejszy, czyli jakby tutaj nawiązanie do tego testosteronu całkowitego, który niekoniecznie musi być 600, może być 430 na przykład, ale masz z tego rentowność na poziomie powiedzmy 40%. No to zostało ci po całym roku z miliona czterysta tysięcy. No to w rozłożeniu na te 12 miesięcy wygląda to zdecydowanie lepiej. I bardzo często właśnie możemy tutaj sprawdzić sobie ten poziom testosteronu wolnego, chociaż czasami. Powstaje też taki argument, że nie do końca to jest dobra metoda, i można tutaj wziąć sobie SHBG, czyli kolejny aspekt. Sex Hormone Binding Globulin, czyli właśnie ta globulina, która albo wstrzymuje ten testosteron, czyli jest też większa ilość frakcji związanej, to niedobrze, albo SHBG spada i daje nam to wyższy poziom testosteronu wolnego. No i wtedy podkładamy sobie do kalkulatora, który można znaleźć na internecie, testosteron całkowity, SHBG. I to nam na podstawie tych dwóch zmiennych wyliczy lepiej, czy tego testosteronu wolnego jest faktycznie u nas dużo, czy niedużo. Okej, okay, no to mamy krew, mamy testosteron, no bo to przy tym samym badaniu za innym razem pójdziemy, zrobimy. Eee, no mamy też to, to, co mnie uratowało, czyli DAO. To mm. Badanie dało, ono nie jest tanie, to mu kosztuje dwie tam, z, z dwie stówki czy więcej. Eee, no i to dało pokazuje teoretycznie eee, to, jaki mamy. Czy mamy problem z histaminą, tak? z intolerancją histaminy? U mnie ten poziom rzeczywiście był niski i miałem problem, więc dla mnie się to zgadza. Jak powiecie DAO u lekarza, że chcecie zbadać DAO, czy u alerkologa, czy gdzieś, no to, to was wyśmieją. Natomiast to u mnie się zgadzało. Kuba powiedział: zrób badanie DAO, zrobiłem, było niskie. Mam problem, tak? podniosłem DAO, zrobiłem badanie DAO, czuję się lepiej, działa, więc dla mnie to jest zero-jedynkowe. Tak? To, co mówią lekarze na ten temat, to już to jest ich sprawa. E, więc tutaj myślę, że przy okazji też ktoś mógłby sobie zrobić to badanie, jeżeli ma jakieś problemy skórne e, czy problemy żołądkowe, no to myślę, że to. Czy wiesz co powiem drogą, tak? Taki mały apel. Jeżeli borykacie się z takim uczuciem wiecznie zatkanego nosa, ale tak naprawdę, że e, jest wszystko fajnie, pięknie, nie macie żadnej alergii infekcji, a nagle zjecie produkt X typu strzelam pasatę pomidorową, zjecie krewetki, zjecie właśnie mozzarellę, czy jakieś inne produkty nabiałowe i nagle. Po prostu ten nos cały jest zatkany i nie tak że gile ciekną, tylko nagle stwierdza się jakiś obrzęk śluzówki i po prostu nie można zaciągnąć tego powietrza. To to jest właśnie jeden z objawów nietolerancji histaminy. Migrenowe bóle głowy, kolejny objaw nietolerancji histaminy, IBS, czyli właśnie te wzdęcia, biegunki, też bardzo często i takie zmiany skórne, które czasami przybierają postać takiej po prostu czerwonej łuny, która pojawia się na naszej skórze, a czasami dochodzą do tego takie plamki podobne jakbyśmy wjechali w pokrzywy, nie? Takie mamy bombelki na skórze, to bardzo często też do nietolerancji histaminy te dzieci mają tak jest, pojawia mamy... się i to nas bardzo obficie mocno swędzi. Także tutaj warto byłoby to sobie sprawdzić. Natomiast to nie jest też tak, że dało jest takim podstawowym badaniem, które Zrobiłbym u każdego. Chociaż często ono faktycznie wychodzi obniżone w momencie, kiedy mamy taką historię jak u ciebie. Angina, 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 za każdym razem antybiotyk, nigdy probiotykoterapii, to wtedy faktycznie te jelita długofalowo mogą być uszkodzone. Tutaj zresztą są takie piękne dane naukowe sprzed wielu lat. Które pokazują, że takie antybiotyk jak Augmentin, czyli połączenie amoksycykliny z kwasem klawulonowym, czyli naprawdę dwie substancje o szerokim działaniu na wszystkie formy bakterii, dają uszkodzenie mikrobiomu od 4 miesięcy do 4 lat po jednej 10-dniowej terapii. Także jeżeli ktoś wychodził od antybiotyku do antybiotyku, no to faktycznie mógł uszkodzić tą florę na czas 12 lat, to nawet z pomocą. Probiotyków, maślanów i tak dalej, to jest bardzo często wielo, wielo, wielomiesięczna asysta. No, tu myślę, tak. że od razu apel. E, e, niech każdy robi co chce ze swoimi dziećmi, ze swoim życiem, ale ogromny apel do osób, które chodzą do lekarza i lekarz przepisuje antybiotyk dziecku, bo potem skończy to dziecko tak jak ja, że będzie jadło wodę, ryż, warzywa i, i, i frytki będą jedyną rzeczą w restauracji, którą będzie można zamówić. No bo, no bo tak się potem to kończy. Lekarz nie bierze potem odpowiedzialności, co się z tym dzieckiem dzieje ma dać rozwiązanie na teraz, tak? Mm. Bo dziecko płacze i koniec. Więc trzeba naprawdę się mocno zastanowić, zanim się weźmie. Ale jest też fenomenalny pediatra. No. Ja wiem, że to oczywiście nie jedna osoba w Polsce, ale chciałbym wyróżnić. Profesor Jacek Rudnicki. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli ogląda. Naprawdę osoba z pasją, z powołaniem. Wizyta dziecka trwa średnio 40-60 minut. I sprawdzi wszystko. Zrobi USG, zaglądnie do ucha, pogada, pobawi i tak dalej. No wszystko po kolei. I też właśnie kiedyś z moim synkiem, z Heniem byliśmy i kiedy Lila starsza zaczęła Trzeba chodzić do przedszkola, to powiem ci, że od września do marca, no cały czas, Kaszel gile, Domu Kaszel uspita. gile, jakieś tam podgorączkowe. I tak mówię, że panie profesorze, no ja już zgłupiałem, mam co prawda wiele doświadczenia, ale zastanawiam się, czy po prostu. Temu dziecku już trzeba pomóc. A profesor zapytał, czy ma gorączkę pod 40 stopni wyżej. i wyżej. Mówi: No nie, no 37,5, 38. Też ciężko ogarnąć, czy to zęby rosną, czy, czy właśnie gdzieś tam akurat jakieś przeziębienie. I on mówi: A czy ma taki kaszel, który powoduje niewydolność oddechową? Czyli coś takiego, że dziecko na przykład, wiesz, najłatwiej to sprawdzić, jak dziecko śpi. Czyli dziecko powinno mieć taki swobodny ton oddychania więc wtedy nie masz niewydolności, a jeżeli masz taki skrócony oddech, no to wtedy wiemy, że coś się dzieje, albo taki charakterystyczny cykl dla infekcji krtani, takie rozprężanie, czyli gdzieś robi wdech, a potem z takim stęknięciem, no to wtedy wiemy, że coś się dzieje. No tam, mówię: no nie, 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 nie. No to mój, słuchajcie, no to w takim razie układ odpornościowy daje radę. Mój po prostu uzbrojcie się w cierpliwość, że dzieci będą chorować, bo tak mają, ale absolutnie żadnego antybiotyku i tak dalej, żadnych leków nie dajemy. Po prostu te zwykłe, domowe sposoby. Także profesor Rudnicki naprawdę wielki szacun, mój ulubiony pediatra, i naprawdę wiem, że jak coś się będzie działo, to u profesora Rudnińskiego trzymam pomoc. Także to też nie jest tak, że wszyscy lekarze są źli. Nie, absolutnie tak nie mówię, tylko no Czulam na to, no bo ja mnie lekarze zniszczyli tymi antybiotykami, mm -hmm. tak, i, i, i tak to później wygląda. E, więc tak. Możemy zrobić sobie podstawowe badanie krwi, możemy zrobić sobie ten testosteron, możemy zrobić sobie to DAO, możemy posprawdzać sobie poziom witaminy D. Nagraliśmy też odcinek, który już ma prawie 600 tysięcy wyświetleń o pasożytach troszkę i było dużo pytań, no jak te pasożyty sprawdzać, no bo takie badanie skało, no to nie pokaże nam pasożytów, bo nie wszystkie pasożyty wychodzą w tym kale akurat wtedy i jakby akurat z tej próbki tam, gdzie to jest, no to to nie jest tak, że badanie takie, które lekarz leci na pasożyty, o ile w ogóle zleci, no to, to wychodzi, więc jakie są sposoby tak, takie, nazwijmy to, alternatywne, poza głównym źródłem medycyny, do tego, żeby sprawdzić w ogóle, czy mamy pasożyty. Mówię o tym dlatego, bo często dziewczyny mają problemy skórne, które wynikają z tego, na przykład, że mają pasożyty, tak, albo, mhm. albo żołądkowe. Nie? Tu jest też dosyć duży problem, dlatego, że pasożyty są dosyć wredne i faktycznie ciężko jest je uchwycić. Bywają i lekarze tacy, którzy mówią, że ze względu na trudności diagnostyczne po prostu leczymy na ślepo, ale ja nie jestem do końca fanem takiego stwierdzenia, bo jednak takie antybiotyki jak Vermox, zentel i pozostałe, no to jednak dotykają mnie tylko jakby tej całej jakby wspólnej grupy pasożytów. Czasami to jest lamblia w pęcherzyku żółciowym, czasami to jest glista ludzka, czasami to jest tasiemiec, czasami to jest ten tengoryjec i jakieś te wszystkie inne formy tych, powiedzmy, no, mikrokosmosu, który gdzieś tam nam się zasiedlił w naszym organizmie, potrafi nas faktycznie w jakiś sposób zniszczyć. I tutaj te objawy są naprawdę szerokie. Na przykład psychosomatyka do tego stopnia, że faceci bardzo często mają tendencję do ryzykownych zachowań. Czasami mówimy, że a temu to odwaliła lampa, jakaś kryzys wieku średniego, Jakaś dziewczyna na boku, kabriolet i tak dalej, jakieś tam hazardy, a tu bardzo często glista ludzka robi takie rzeczy. Tak samo takie zgrzytanie zębami w nocy, zwłaszcza wśród dzieci, to też jest właśnie objaw często pasożytów, chociaż znowu nie zawsze. Kwestie dotyczące zaostrzenia objawów skórnych, bardzo często w przypadku atopowego zapalenia skóry, także pasożyty warto jest zbadać. I tutaj mamy kilka takich laboratoriów, na przykład punkt Świętego Łukasza w którym mieście, albo laboratorium Wielkoszyńskiego, albo Olimpiamet Łodzino, tak na szybko szyję z głowy. Natomiast jest kilka takich ośrodków, które mają mocno wykalibrowane te maszyny i one faktycznie mówią, że jeżeli będzie pasożyt, to my go znajdziemy. Natomiast najczęściej takie zwykłe oddanie kału do analizy na, na jakiś tam obecności pasożytów, to, to bardzo często nie wychodzi. I tutaj po prostu trzeba znaleźć naprawdę jakiegoś dobrego specjalistę, który będzie umiał nas tutaj przygotować do tego wszystkiego. Także będzie umiał się zająć tak zwanym efektem Herksheimera, czyli czy też Herksza, jak to się mówi bardziej w, w, angiel w języku angielskim. Chodzi tutaj przy Wszystkim o to, żeby wiedzieć, co zrobić takiego podczas tej terapii, właśnie która ma na celu nas pozbyć tych pasożytów, bo bardzo często wtedy możemy no, zostać zaatakowani mocno przez te toksyny, tak, które z pasożytów mogą się wydostać. Więc tutaj jest taka sytuacja dosyć ostra, i tutaj ponownie chcę położyć nacisk na to, że jakby badanie pasożytów też nie powinno być podstawowym takim naszym pomysłem na badanie się. Za to witamina D, którą tutaj przywołałeś, jak najbardziej tak. Tym bardziej, że chociaż jak zdar pomimo tego, że jak zdarta płyta, Mówimy o tym, że mm, witamina D to jest około 90% populacji polskiej. Jeżeli chodzi o niedobór, to rokrocznie tak naprawdę ta statystyka się nie zmienia. Okej, okay, ja widzę coraz częściej, że przychodzą pacjenci, którzy. Mówią, że e, wzięli tą witaminę D i, i dopiero teraz widzą, że mają poziom 29 na przykład, a biorą ją pół roku, no to pytanie jest, z jakim poziomem oni startowali. Skoro ten poziom do 20 to jest skrajny niedobór, oni mają 29, czyli dalej w tym poziomie deficytowym się znajdują. No tutaj też warto jest powiedzieć, że na poziom witaminy D wpływa wiele innych rzeczy, takich jak magnes. Jeżeli magnes jest deficytowy, wyjaśnia to, dlaczego ta witamina D dalej po prostu puka w dno od spodu i bardzo trudno jest jej się napakować. Sama kwestia dawki witaminy D też jest ważna, bo często Lekarze mówią 1000, 2000 jednostek, nie więcej, bo potem kamica nerkowa itd., dalej, a bardzo wiele osób mówi, że dopóki nie weszło na dawkę 4, 6, 8, 10 tysięcy, to ta witamina D nie rosła. Pytanie też, czy faktycznie ona nie rosła ze względu na to, że był niedobory magnezu, co nie zostało sprawdzone. Też szczepy probiotyczne jak LP299V też mają bardzo fajny wpływ na podrasowanie tego wchłaniania witaminy D o 25%. Także warto jest tutaj znowu sięgnąć po te informacje i to po prostu połączyć kropkami. To teraz tak, wiemy, jak się sami zbadać. Takie podstawowe, mówię takim podstawowym badaniu, tak, że robimy te badania krwi i te rzeczy, o których powiedzieliśmy. No i niezależnie w sumie od tego, co nam wyjdzie, tak, już mówię tak naprawdę całkiem grubo, czy mamy raka, czy mamy katar. To generalnie to, co możemy zrobić ze swoim zdrowym, no to bardziej się lepiej się odżywiać, lepiej się wysywać, wysypiać i mniej się stresować, tak? Niezależnie od tego, czy to jest rak, czy katar. No bo. To są po prostu podstawy, które my możemy zrobić. Nie mówię o lekach, które dostaniemy, czy o operacjach, gdzie ktoś nam coś będzie wycinał, tak? Więc powiedz z Twojego doświadczenia, co radziłbyś każdemu, niezależnie od tego, co mu się wydarzy, gdybyśmy chcieli tak w 100% zadbać o nasze zdrowie i postawić je na pierwszym miejscu? Generalnie nie będę tutaj odkrywczy, chociaż. Przez całe 20 lat mojej kariery okazuje się, że nawet te rzeczy najprostsze są najtrudniejsze albo są owialne takim po prostu woalem tajemnicy, jak to się mówi, najciemniej pod latarnią. Odpowiednio dostosować higienę naszego życia, czyli właśnie wysypianie się, żywienie, aktywność fizyczna, czyli to o czym mówił już prawie 2000 lat temu ponad 2000 lat temu Hipokrates bo on żył 300-400 lat przed naszą erą także o tym mówił Hipokrates że mądry człowiek powinien wiedzieć że zdrowie jest jego najwłasniejszą, cen, naj, najcenniejszą własnością i powinien uczyć się jak sam leczyć własne choroby a po drugie to przejął już nawet kanadyjski minister zdrowia Mark Lalonde, pisząc w 1972 albo 4 roku perspektywy zdrowotne dla kanadyjczyków to tam pojawiły się słynne pola zdrowia Lalonda czyli ponad 53% szans na zachowanie zdrowia a to nasz styl życia na który składa się unikanie używek typu Alkohol czy jakieś tam wyroby tytoniowe, zdrowe żywienie, aktywność fizyczna. Te wszystkie czynniki środowiskowe, to czy my mieszkamy na Śląsku, czy w Wielkopolsce, czy w Małopolsce i tak dalej, ma mniejsze przełożenie. Tak samo cała biologia człowieka, włącznie z medycyną i z opieką zdrowotną, kwestie dotyczące genetyki. Jeżeli ktoś powie, że no, ja mam gen taki, który pokazuje, że będę miał choroby serca, to geny mówią ci, jak, jak ty masz żyć. A nie na co ty umrzesz, bo to ty jesteś panem swojego losu i decydujesz, czy się odżywiasz w McDonaldzie i smażysz na rzepaku, czy jednak masz te zdrowe nawyki w charakterze diety śródziemnomorskiej i jest wtedy wszystko w porządku. Więc każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje zdrowie i czasami faktycznie taki lujotrzeźwiacz przychodzi do człowieka dopiero w momencie, kiedy jest nowotwór. Znam wiele osób, które przez 20 lat rzucają papierosy, a nagle jak dostali nowotwór płuc, w 24 godziny rzucają. Czyli de facto potrzebna jest odpowiednia motywacja. Ostatnia rzecz, podnoszenie odporności. Eee, każdy potrzebuje mieć tą odporność na wysokim poziomie, szczególnie jak się ma małe dzieci, już wspominaliśmy o tym, to jest domowy szpital cały czas, więc jakie są takie podstawowe, eee, podstawowe rzeczy na, na podniesienie odporności? Po pierwsze, wracamy tutaj do higieny życia, czyli osoby, które są w przewykłym stresie, czy to fizycznym, czy psychicznym, będą miały kłopot. Więc jeżeli mamy wojnę z ex mężem, eks żoną o opiekę nad dzieci o, o nad dziećmi, o na alimenty i tak dalej, to będzie naprawdę problem. Jeżeli jest szef, który nas mobbinguje, albo cały czas pracujemy pod presją wyniku albo w systemie pracy zmianowej, od 8 do 16, od 16 do 2 w nocy i tak dalej, no to będzie też trochę problem. E, pamiętajmy też, że bardzo ważny jest w tym wszystkim sen i zdrowy sen też się sprzęga z tematem poprzednim, czyli z przetrenowaniem, bo to jest nadwyrężenie naszego rytmu dobowego. Także w tym Momencie trzeba powiedzieć, że im lepiej śpimy, tym mamy lepszą odporność. Są badania, które pokazują, że nawet jedna doba po prostu naciągnięta, czyli gdzieś tam pracujemy do późna albo robimy maraton na Netflixie i tak dalej, no jakby każdy powód jest dobry, żeby nie spać, to wtedy niestety nasza odporność też może tąpnąć. Picie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych, także odporność śluzówkową jest w stanie zmniejszyć i wtedy automatycznie wychodzimy, ktoś kasznie, no to jest większa szansa, że te mikroby siądą po prostu na nas i zacznie się infekcja. Kwestie dotyczące witaminy D. To jest też taki bardzo ważny aspekt, o którym warto jest powiedzieć, bo dużo, duża część osób kojarzy witaminę C jako ten element, który wzmaga odporność, a to tak naprawdę bardziej się odbywa w momencie, gdy mówimy o bieżącej infekcji, czyli jakaś infekcja wirusowa. Widzę przeziębienie, bo to jest taka e, delikatna infekcja wirusowa. Tam faktycznie to namnażanie wirusów przez witaminę C, cynk i lizynę, jesteśmy w stanie okiełznać ten problem. Natomiast przede wszystkim tak przyczynowo to powiedziałbym, że witamina D i mikrobiom, nasze jelita, ta tkanka galt, czyli tkanka limfatyczna występująca w obrębie jelit i bakterie probiotyczne jako doskonali koordynatorzy tej odporności, to jest 60-70% procent według badań, więc można sobie wybrać, czy podwyższymy to od 10%, czy obniżymy, ale te powiedzmy trzy czwarte prawie sukcesu to jest właśnie nasz stan Elita, czyli szczelna bariera elita cienkiego plus właśnie dobra probiotykoterapia, dlatego ja jestem zdeklarowanym fanem po prostu terapii takiej. Um, Całorocznej. Część mówi osób, że nie, nie, ma potrzeby wskazania probiotyków, jeżeli nie ma tutaj jakiegoś solidnego dowodu. Ja uważam, że jest, bo jednak, właśnie to, ile mamy stresu, jakie jest zatrucie środowiska, jaką mamy dietę, ile farmakoterapii myłykamy w ciągu całego życia, ile mamy stresu, no to to są bardzo solidne wskazania do tego, żeby każdy mniejszą czy większą probiotykoterapię dla siebie uskutecznił. Super, dziękuję Ci bardzo i zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym powiemy więcej na temat zdrowia. Dzięki bardzo.